czego znany jest Żarnowiec. Zależy, kogo zapytacie. Część powie wam, że jest tutaj niedokończona elektrownia atomowa. Część powie, że jest elektrownia wodna. Natomiast dla mnie Żarnowiec to miejsce, gdzie zaczyna się spływ. Spływ bardzo ciekawy, ponieważ kończy się w morzu. W materiale na temat polecanych przeze mnie rzek wspominałem Piaśnicę i też mówiłem, że nie byliśmy na tej rzece, polecali znajomi. Dzisiaj się poprawię, jedziemy na Piaśnicę i będziemy spływać Piaśnicą do morza. Udało mi się zarezerwować przezroczyste kajaki, także dodatkowa atrakcja. To co, zapraszam na materiał, mam nadzieję, że będzie wam się podobał. Pokażemy, jak wygląda Piaśnica, jak wyglądają te kajaki i jak wygląda już cały spływ. Zapraszam na kolejny materiał na tym kanale. Będąc w okolicach Dąbek, czy też Zalewu Żarnowieckiego, warto odwiedzić elektrownię wodną Żarnowiec. Na parkingu są bardzo ładne tablice, gdzie są omówione, wytłumaczone dokładnie, jak działa taka elektrownia, ale też można sobie zobaczyć cztery całkiem duże rury, którymi pompowana jest woda zarówno w górę, jak i w dół. My jesteśmy teraz na dole, przy dolnym zakładzie, gdzie tam są te turbiny, które wytwarzają prąd. Natomiast zaraz się jeszcze szybko wybierzemy na górę. Tam jest też punkt widokowy. Mam nadzieję, że nam się uda szybko jeszcze skoczyć tam i zobaczyć.
dobiegliśmy do końca. Trasa zajęła nam jakieś 2-2,5 godziny. 7 km, 7,5. Tak naprawdę kończymy tutaj. Natomiast do morza jeszcze kawałeczek, dosłownie 10 minut stąd, do morza. Tam już na plaży naprawdę jest tłum ludzi. Tymi kajakami niestety przezroczystymi nie dopłyniecie do samego morza, ponieważ no, na końcu jest dosyć mocny nurt i ciężko jest potem wrócić z powrotem, ale kawałeczek na plaży można wypłynąć. Ciężko się pływa tymi przezroczystymi kajakami, ponieważ one mają płaskie dno i dosyć łatwo wchodzą w zakręt. Znaczy to jest plus w tym mocno takim, tam jest taki mocno meandrujący kawałek i tam jest łatwo nimi manewrować, natomiast na prostej moment trzeba cały czas kontrolować, cały czas utrzymywać kierunek, bo one dosyć łatwo skręcają. I też mają dosyć duży opór z tego względu, że mają z boku takie pompowane elementy i to niestety spowalnia, trzeba cały czas wiosłować. W tej wypożyczalni można życie zarówno te przeźroczyste kajaki, jak i zwykłe. Cena jednej i drugiej jest taka sama, 100 zł. Tutaj z tego co patrzyłem, wszystkie wypożyczalnie mają w tej cenie. Stąd kawałeczek dosłownie jest do plaży. Panowie już odjechali. My zaraz idziemy tam na plażę, zobaczyć jak wygląda plaża, trochę się wykąpać i dopiero później wracamy do siebie. Polecam kajak, spływ Piaśnicą, bardzo fajna woda, klarowna na samym początku, super, pod tym względem naprawdę bardzo fajnie, natomiast czy kajaki te przeźroczyste czy nie, to już zostawiam Wam. Przepłynęliśmy się, wiemy jak, drugi raz już chyba nie spróbuję takiego kajaka. Słuchajcie, jeżeli chcecie, interesują Was spływy, to tutaj na dole znajdziecie, tutaj będą rzeki polecane przeze mnie na spływ kajakowy, na spływy kajakowe, takie jednodniowe. Natomiast tutaj po tej stronie cała playlista, gdzie są relacje z naszych spływów. Zapraszam.